tutaj się ludzie bardzo mocno oświadczali. Widziałem nawet łzy w oczach. Także to jest największa zapłata. To są te nagrody, że tak powiem, które nie stoją na regale, ale stoją tutaj. Ustro jest gorący, jak dzisiaj. W Kazimierzu w ogóle jest taka sympatyczna atmosfera. Nie? Kazimierz Dolny na czas trwania tego festiwalu zamienia się w takie magiczne miejsce, to jest tak magiczne miejsce, ale zamienia się w taki świat przepełniony właśnie sztuką, filmem, literaturą, muzyką. Teraz Dwa Brzegi w Kazimierzu. Jest to zupełnie nowy wymiar. Kiedyś, dawno temu, było hasło kultura masowa. Kultura masowa polegała na tym, że Rada Zakładowa zmuszała wszystkich, żeby pojechali na spektakl teatralny. Ja bym powiedział, że to, z czym mamy do czynienia teraz, to jest apetyt na kulturę i apetyt na normalną rozmowę. Dziś jedna z pań czytelniczek powiedziała, że czytając tą ostatnią moją książkę, poczuła, że dzięki temu, że przeczytała tą książkę, to poczuła się lepszym człowiekiem. I to było poruszające bardzo. Jesteśmy dumni z tego, że możemy dać coś od siebie tym ludziom miejscowym tutaj. Sąsiedzi nasi przychodzą tutaj teraz na filmy. Były panie tutaj ze wsi, bardzo kochane nasze sąsiadki, które normalnie pewnie do kina chodzą raz na 10 lat albo wcale. Festiwal w Kazimierzu to nie tylko dwa kina, gdzie za wejście się płaci pieniądze, ale również to piękne kino nocne o 21.30 na Małym Rynku ze wstępem wolnym, które uaktywnia głównie mieszkańców kazimierskich.